bardzo was proszę, bądźcie hojni, wspierajcie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i nie zapominajcie o niezależnych prokuratorach. Prokuratorzy, którzy pojawiają się na takich imprezach, można powiedzieć, masowych, jaka jest idea tego, że tutaj jesteście? Wspieramy Wielką Orkiestrę od samego początku, jesteśmy obecni na Poland Rocku. Uważamy, że ta idea pomocy jest nam bardzo bliska, angażujemy się w akcje pomocowe, charytatywne, a przy okazji chcemy przybliżyć ludziom ideę niezależnej prokuratury. To też jest taka pomoc dla ludzi, pomoc prawna? Oni przychodzą do was z jakimiś pytaniami właśnie o swoje problemy? Czy bardziej pytają się o funkcjonowanie całego systemu? Bardziej pytają o funkcjonowanie całego systemu. My nie możemy udzielać porad prawnych indywidualnych, ale możemy wyjaśnić mechanizmy. Możemy powiedzieć, jak działa prawo, jak działają poszczególne instytucje, co jest dobrego w ich działaniu, a co jest nie tak, jak powinno być. Niesiecie ze sobą też kilka postulatów. Co jest takiego najważniejszego, co chcecie, żeby ludzie zapamiętali po tym, jak się tutaj z wami spotykają? Że prokuratura powinna być niezależna dla każdego obywatela, dostępna i wolna od wszelkich wpływów politycznych. W takim razie dziękujemy bardzo przede wszystkim za poświęcony czas i za ten wolontariat. Dzięki. Życzymy wszystkiego dobrego. Życzymy tutaj udanej imprezy do samego końca. Dzięki. Dzięki.